Wygrała Pani konkurs na najlepszego nauczyciela w powiecie sokólskim. Jakie to uczucie? Jakie to uczucie? Fajne uczucie, bo każde zwycięstwo i każda wygrana zawsze cieszy, ale to zasługa moich uczniów, moich absolwentów, rodziców moich uczniów, moich kolegów z pracy. To ich zasługa. Zgłosili mnie uczniowie i rodzice, więc to im należą się gratulacje chyba. Od jak dawna Pani jest nauczycielką? O, od jak dawna? Od 20 lat. To pasja? Zdecydowanie, na pewno to jest pasja. To nie jest zwykła praca. To na pewno pasja. Jaki jest przepis, aby zostać najlepszym nauczycielem? Nie wiem, jaki jest przepis, żeby zostać najlepszym nauczycielem. Wszyscy nauczyciele to są nauczyciele na medal tak naprawdę. Każdy zasługuje na taki tytuł. Myślę, że każdy, kto wybiera taki zawód, przede wszystkim kocha swoją pracę i kocha swoich uczniów. Inaczej nie mógłby być nauczycielem.